Cześć, w dzisiejszym odcinku testujemy pierwszy smartfon od Sony, czyli model Xperia S i mamy również dla Was konkurs, więc zostańcie z nami do końca. Jak pewnie słyszeliście, jakiś czas temu Sony Ericsson przestał istnieć, w to miejsce powstała marka Sony, czyli już tylko japoński koncern i rzeczywiście on teraz będzie wypuszczał wszystkie nowe smartfony z linii Xperia. Tak jest właśnie z modelem Xperia S, który rozpoczyna nową serię, ona się nazywa Next. I ona się charakteryzuje zupełnie nowym designem, bo rzeczywiście, jeżeli zerkniecie sobie na telefon, on przyciąga wzrok takim prostokątnymi, mocnymi konturami. Są też dość ostre krawędzie dookoła, bo rzeczywiście boki też są dość ostre i nie wszystkim będzie telefon wydawał się wygodny, kiedy leży w dłoni. Na szczęście tył jest obły, w związku z tym jakoś tam wpasowuje się w dłoń. Jeżeli chodzi o materiały, one są bardzo dobre, bo to są plastiki matowe, takie, które nawet jeżeli zbierają rysy, to fajnie je przykrywają. Nawet w tej białej wersji, która na ogół w większości telefonów jest błyszcząca, tutaj tego nie ma. Jeżeli chodzi o front, jest tutaj szkło hartowane, ale to nie jest Gorilla, w związku z tym jakieś mikroryski po dłuższym czasie zbiera, więc uważajcie na front telefonu. Jeżeli zaś chodzi o mocny akcent stylistyczny, najważniejszy chyba w całej linii Xperia Next, to jest to takie szkło, czy też plastik przezroczysty, który znajduje się tuż pod ekranem. On świeci, jest podświetlony, bardzo efektownie wygląda i rzeczywiście może się podobać. Jeżeli zaś chodzi o rzeczy, które mnie się nie podobają, to jest na pewno to, że jeżeli ściągniecie sobie klapkę baterii, to zwróćcie uwagę na to, że pod spodem można włożyć tylko kartę microSIM. Nie ma ani slotu karty pamięci, ani nie można wyciągnąć baterii. Moim zdaniem to jest duża wada. Chyba najmocniejszym parametrem na papierze nowej Xperia S jest to, że ma rewelacyjny wyświetlacz, bo rzeczywiście to jest duży ekran, aż 4,3 cala, z rewelacyjną rozdzielczością 720p, czyli 720x1280. Dodatkowo wykonany w technologii LCD z podświetleniem LED-owym i wsparty silnikiem Bravia, który gwarantuje rewelacyjną jaskrawość kolorów, nasycenie barw, one rzeczywiście wyglądają pięknie. Świetne są i czernie, i biele, które są bardzo naturalne. Rewelacyjny jest kontrast, bardzo dobre jest też szczegółowość, ostrość takiego ekranu, bo rzeczywiście każdy obraz wyświetlany, szczególnie na przykład tapety w HD, wyglądają tutaj rewelacyjnie, podobnie będzie z filmami. Jedyną rzeczą, do której można się przyczepić, są poziomy jasności i kąty widzenia, ale trzeba być naprawdę czepialskim, dlatego że to i tak są bardzo dobre parametry i rzeczywiście to z całą pewnością jest jeden z najlepszych ekranów, jakie są na rynku. Xperia S jest napędzana dwurdzeniowym procesorem, taktowanym zegarem 1,5 GHz, jest dodatkowo 1 GB pamięci RAM, jest 32 GB wewnętrznego dysku bez możliwości rozbudowy, o czym była mowa wcześniej. Jeżeli zaś chodzi o prędkość działania smartfona, ona jest rzeczywiście bardzo dobra, nawet najnowocześniejsze gry, takie jak Backstab w jakości HD działają świetnie. Żadnych problemów tutaj z odtwarzaniem nawet wymagających aplikacji nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o płynność działania interfejsu, ona rzeczywiście czasami jest nie najlepsza, dlatego że jeżeli pojawia się na ekranie głównym duża animacja, rzeczywiście sam interfejs jest bardzo animowany, to telefon łapie delikatne przycięcia, ale mnie one w codziennym użytkowaniu nie przeszkadzały. Xperia S, podobnie jak wszystkie modele z tej serii, działa na Androidzie po wyjęciu z pudełka na wersji 2.3 i to jest trochę rozczarowujące, bo w urządzeniu, które zostało wypuszczone na rynek w tym roku, można byłoby się spodziewać już Androida 4. Nie ma go, na szczęście aktualizacja jest zapewniona. Jeżeli chodzi o cechy nakładki systemowej, ona czerpie z tej poprzedniej, którą można znaleźć jeszcze w Sony Ericssonach. To znaczy mamy 5 pulpitów, na których możemy dowolnie rozmieszczać widgety. Część z nich dedykowanych od firmy Sony naprawdę wygląda bardzo fajnie, jak na przykład pogodynka czy widget do przeglądania multimediów. Jeżeli zaś chodzi o cechy szczególne, możemy uszczypnąć wszystkie pulpity czy ekran główny i pojawiają się widgety, które są na nich rozmieszczone. Możemy je sobie dowolnie ustawiać, one wpływają też w efektowny sposób. Pod ekranem czy na dole ekranu w zasadzie mamy dostępne 4 skrypty, które możemy dowolnie wyedytować, więc możliwości personalizacyjne są duże. Możemy też tworzyć tam foldery skryptów, w związku z tym możemy mieć dostęp do wszystkich funkcji, których naprawdę często używamy od razu z poziomu ekranu głównego. To mi się bardzo podoba. Jeżeli zaś chodzi o pozytywne zmiany w porównaniu ze starą nakładką Xperia, to, że jeżeli klikniemy sobie telefon, jeżeli chcemy wybrać szybko jakieś połączenie, możemy używać funkcji Smart Dialing, czyli wpisując alfanumerycznie czyjeś imię, nazwisko albo po prostu nazwę kontaktu, telefon nam ten kontakt podpowie i rzeczywiście to pomaga w szybkim wynalezieniu jakiejś osoby i w szybkim zatelefonowaniu. A jeżeli chodzi o wpisywanie tekstu, oczywiście jest klawiatura swipe, dzięki czemu przeciągając palcem po literkach, telefon sam będzie podpowiadał wyrazy, których szukamy. Jeśli chodzi o możliwości komunikacyjne, to w Xperia S znajdziemy chyba niemal wszystko, co w chwili obecnej jest na rynku. Są porty micro USB, jest port HDMI oczywiście. Port micro USB obsługuje dodatkowo funkcję hosta, czyli można też podpinać do niego inne urządzenia przez ten port. Natomiast niestety brakuje przejściówek, brakuje kabli w zestawie do obu tych portów. To jest trochę rozczarowujące, ale jeżeli chodzi o inne funkcje komunikacyjne, jest też Wi-Fi Direct do przesłania plików z wielkimi prędkościami pomiędzy urządzeniami, które taką opcję mają. Jest również łączność zbliżeniowa NFC, dodatkowo z taką funkcją smart tagów.
Też niestety brakło ich akurat w tym pudełku, które my dostaliśmy, ale zdaje się, że w zestawach sprzedażowych będą, ale są takie małe krążki, które można programować tak, żeby zmieniały ustawienia Xperii. Czyli na przykład, jeżeli macie taki smart tag w pracy, to wystarczy telefon do niego zbliżyć i on od razu ustawi telefon tak, żeby wygodnie nam się pracowało. Jeżeli chcecie na przykład telefon ustawić do nawigacji w samochodzie, to też można tak zaprogramować tego smart taga, żeby od razu uruchamiał nawigację po wejściu do samochodu i po zbliżeniu telefonu tego smart taga. Więc funkcja jest fajna i ciekawa i rzeczywiście to jest ciekawe zastosowanie technologii NFC. A jeżeli chodzi o nawigację, to oprócz systemu GPS telefon obsługuje również rosyjski system satelitarny GLONASS. Aplikacja do odtwarzania muzyki jest zupełnie nowa i rzeczywiście w niczym nie przypomina tej starej, którą można było znaleźć w poprzednich modelach od Sony Ericssona. Jeżeli chodzi o jej cechy główne, no to oczywiście jest płynne przewijanie okładek, bardzo ładnie wygląda. Telefon dodatkowo sam może próbować sobie pobrać okładki i czasami wychodzi mu to nawet zupełnie dobrze. Jest szybki dostęp do zapostowania piosenki, której słuchamy na ścianie na Facebooku, w związku z tym jest też integracja z serwisami społecznościowymi. Możemy też bardzo szybko i bardzo łatwo wyszukać tekst do piosenki albo klip do piosenki, której słuchamy, bo jest klawisz nieskończoności odziedziczony po Sony Ericssonie. Mnie bardzo podoba się z kolei jakość odtwarzanego dźwięku, rzeczywiście jest na bardzo dobrym poziomie. To na pewno nie jest najlepszy, wybitny telefon muzyczny, ale w zdecydowanej większości użytkowników wystarczy i nikt nie powinien narzekać, a ludzie, którzy lubią dodatkowe bajery, na pewno ucieszą się z funkcji SenseMe, która działa w ten sposób, że wchodząc do niej możemy akurat wybrać te piosenki, które odpowiadają naszemu nastrojowi. Telefon dopasuje bitrate i szybkość muzyki do tego, jak się czujemy. W związku z tym nie trzeba tworzyć własnych playlist, telefon zrobi to za nas. Xperia S jest też rewelacyjnym narzędziem do przeglądania filmów dzięki wielkiemu ekranowi i dzięki temu, że jest wykonany w rewelacyjnej technologii z rozdzielczością 720p. I nawet filmy Full HD działają tutaj płynnie, bez żadnych zacięć i spowolnień. Dodatkowo telefon wspiera niemal wszystkie kodeki obrazu, jakie można znaleźć na rynku. Nawet poradzi sobie z plikami w formacie MKV, to jest pozytywna cecha. Niestety brakuje trochę kodeków dźwięku, bo rzeczywiście mimo, że obraz we wszystkich filmach, które testowaliśmy, działał płynnie i rzeczywiście się odtwarzał, no to niestety w niektórych filmach nic nie było słychać, to jest rozczarowujące. Szkoda, bo rzeczywiście narzędzie byłoby rewelacyjne. Dzięki portowi HDMI dodatkowo można przesyłać filmy do dużych telewizorów. Jeżeli chodzi o aparat, z tyłu znajdziecie moduł, który robi zdjęcia w rozdzielczości 12 megapikseli. On jest wsparty dodatkowo technologią XMORAR, która ma podświetlać zdjęcia od tyłu, ma poprawiać jakość zdjęć w ciemnych pomieszczeniach, w ciemniejszych sceneriach. I rzeczywiście tak jest, bo one są bardziej wyraźne, ale niestety łapią dużo szumu, w związku z tym nie wyglądają najlepiej. Jeżeli chodzi o zdjęcia robione w dzień, w dobrej scenerii, w pogodny dzień, to rzeczywiście one są rewelacyjne. Jest rejestrowane bardzo dużo szczegółów, kolory są delikatnie podkręcone po to, żeby wyglądały bardzo dobrze na takim dużym, fajnym ekranie. I tak jest. Jeżeli chodzi o cechy dodatkowe, cechy szczególne, mnie podoba się to, że w urządzeniu znajdziemy kilka trybów panoramy. Jest płynna panorama, dzięki której możemy robić zdjęcia szerokie scenerii. Jest tryb panoramy 3D, dzięki której telefon sam dosztukuje sobie stereoskopowość i można wyświetlać takie zdjęcia jako trójwymiarowe na telewizorach 3D. Jest też taki ciekawy tryb, który się nazywa multi-angle i który działa w ten sposób, że również robimy zdjęcie panoramy trójwymiarowej, a dodatkowo można je wyświetlić w złudzeniu trójwymiaru na telefonie. Trzeba to zobaczyć, żeby było wiadomo, o co chodzi, ale rzeczywiście wygląda bardzo efektownie i można zrobić wrażenie na znajomych. Jeżeli chodzi o cechy, które mnie się mniej podobają, to położenie samego aparatu, bo on jest bardzo blisko górnej krawędzi urządzenia i bardzo łatwo go zasłonić palcem, kiedy trzymamy telefon, tak jak się trzyma go wtedy, kiedy robimy zdjęcia, więc uważajcie na to, kiedy robicie fotografię. A jeżeli chodzi o nagrywanie wideo, telefon radzi sobie z rozdzielczością Full HD i przy 30 klatkach na sekundę filmy wyglądają rewelacyjnie. Przeglądarka w Xperii S jest super szybka i radzi sobie z przeglądaniem treści multimedialnych, flashowych, nawet w rozdzielczości 1080p na stronach internetowych, nie zwalniając przy tym jakoś znacznie, w związku z tym to jest mega pozytywna cecha, niewiele telefonów sobie z tym radzi. Jeżeli zaś chodzi o samo przeglądanie sieci, o wygodę, ona jest naprawdę rewelacyjna. Na ekranie w rozdzielczości 720p, który wysiedla perfekcyjną biel, internet można przeglądać naprawdę godzinami i doświadczenie jest niemal takie jak na komputerze. Podsumowując, na koniec naszego testu warto zadać tylko jedno pytanie, czy ten smartfon warto kupić, czy rzeczywiście on jest wart ceny, którą za niego trzeba zapłacić. I żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, trzeba się zastanowić, co znajdziecie w środku, a są tam świetne multimedia, jest rewelacyjny ekran, jest bardzo szybki procesor i rzeczywiście mnie się wydaje, że ten model może konkurować nawet z najlepszymi, które w chwili obecnej są na rynku. Trochę szkoda, że pojawił się dopiero teraz, a nie na przykład rok temu, kiedy inne dwurdzeniowce były prezentowane, ale mimo wszystko i nawet za tę cenę, wydaje mi się, że ten model Sony po prostu warto kupić. Zapraszam Was także do naszego mobzillowego konkursu. Co tydzień rozdajemy nagrody najszybszej osobie, która wykaże się najlepszym refleksem, a nasz konkurs jest fajny dlatego, że można te nagrody samemu sobie wybrać. I do wyboru do koloru są Samsung Galaxy Geo, są świetne sławki Sennheiser HD 518, jest konsola PSP E1000 i jest iPod Nano.
Dodatkowo każdy z uczestników konkursu dostaje dostęp do przedpremierowego odcinka Mobzilli na stronie istv.pl. A jak wziąć udział w konkursie, wystarczy wysłać SMS-a zgłoszeniowego o treści Mobzilla pod numer 71107. W odpowiedzi dostaniecie pytanie i na to pytanie też trzeba jak najszybciej odpowiedzieć, wykazać się najlepszym refleksem. Jeżeli Wam się uda, nagroda jest Wasza. Każdy z SMS-ów to złoty 23, więc szansa na wygraną i dostęp do nowego przedpremierowego odcinka Mobzilli to tylko 2,46. Konkurs trwa do 26 czerwca, nagrody rozdajemy co tydzień, więc niezależnie od tego, kiedy wyślecie takiego SMS-a, kiedy nas oglądacie, możecie powalczyć o nagrody. Zwycięzców ogłaszamy co tydzień, w każdą środę, a regulamin konkursu jest dostępny na stronie istv.pl. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego, czy wybrany przez Was model jest dobry, czy też niedobry, czy będzie odpowiadał Waszym potrzebom, piszcie naszym profilu na Facebooku. Zachęcamy Was też do subskrypcji naszego kanału na YouTubie. A jeżeli chcecie obejrzeć inne programy i inne odcinki Mobzilli, zajrzyjcie na istv.pl.